No, wydaje się, że tak. Przynajmniej tutaj 79% obecnych na tej sali wczoraj w specjalnym głosowaniu powiedziało, że to był sukces. No, ale jednak około 20% mówiły, że nie. Ktoś mówił, że tak to próbowałem zinterpretować, że ci, którzy od dawna są w samorządzie, to widzą w tym sukces. Ci, którzy dopiero teraz weszli do samorządu, tego sukcesu nie widzą, bo oni najprawdopodobniej zderzyli się z bardzo trudnymi, realnymi problemami, w których tamci starzy są zaprawieni, prawda? Więc zależy od tego, jak na to popatrzymy. Mnie się wydaje, że to jest sukces taki połowiczny. Pewne rzeczy się udało zrobić, pewnych rzeczy się nie udało zrobić. No, tylko żebyśmy potrafili zidentyfikować to, czego się nie udało i przyczyny tego, co się nie udało i potrafili później stworzyć odpowiednie formy nacisku na parlament, na rząd, żeby doprowadzić do lepszego wymiaru funkcjonowania samorządu. No, finansowanie się nie udało, to janosikowe się nie udało, to nie ma dwóch zdań. Nie udała się pozycja rady w tej chwili, ona w czasie tych 25 lat była marginalizowana. Jest bardzo silna pozycja wójtów, burmistrzów i prezydentów i ja się cieszę, tylko że oni niepotrzebnie stoją na czele urzędów na przykład. Na czele urzędów powinni stać profesjonalni menadżerowi, tak jak to jest w całym, że tak powiem, cywilizowanym świecie, a ten prezydent, no to jest polityk wybrany, tak, powinien razem z innymi wybranymi tworzyć pewne ciało, które nadaje kierunek. Mogę powiedzieć tak, to raczej powinien być taka dyskietka, pendrive, tak, który wkładamy do twardego dysku w postaci właśnie urzędu gminy, gdzie są fachowcy, którzy wiedzą, jak po prostu zarządzać bezpośrednio, jak osiągać te cele, które politycy wskazują. Tego nam się jeszcze nie udało. Politycy ciągle uważają się za urzędników, a tak naprawdę to łączą w swoim ręku zarówno funkcje polityczne i urzędnicze i z tego nic dobrego na dłuższą metę nie może wyniknąć, bo nie będzie następowała profesjonalizacja służb samorządowych. I to właśnie niestety z przykrością konstatuję. No, udało się to, że gminy rzeczywiście dostały mienie komunalne, że dostały instrumenty, za pomocą których mogą tym mieniem sensownie gospodarować, że w gruncie rzeczy zarządzają oświatą. Tak? To jest przyszłość zarówno państwa, jak i każdej miejscowości, w szczególności tej większej miejscowości. To się niewątpliwie udało. No, Wrocław tradycyjnie zawsze dobrze wypada i Dolny Śląsk też. No, to nie przypadek, że tutaj od lat we wszystkich rankingach pan Dutkiewicz zwyciężał, prawda? No i widać, co tu dużo mówić. Wrocław jest metropolią z prawdziwego zdarzenia, poważnym ośrodkiem uniwersyteckim. Ja mam do Wrocławia szczególny sentyment, bo ja tu w 78 roku dostałem nagrodę na rzezie nad Odrą. A grałem jako muzyk na saksofonie altowym, razem z Włodkiem Pawlikiem, notabene, tym, który dostał Grammy teraz niedawno.